Tak, mówię, że fajnie wygląda. Nie, bo oczywiście mówimy takie typowe techniczne sprawy taktyczne na korcie, co gdzie idziemy, no ale nie rozmawiamy tutaj o jakichś różnych sprawach okołotenisowych. Nie. Nie. Nie, mówimy sobie, gdzie serwujący serwuje i gdzie ten drugi, czy przechodzi, zostaje, czy tylko straszy, więc to jest takie, no każdy używa tego czasami języka. Czasami mówisz, jakaś fajna dziewczyna siedzi, ale ma żona, no to że ja zobaczę. To ty mówisz. A dużo fajnych dziewczyn na trybunę przychodzi? Dzisiaj powiem ci, że nie widziałem, a nie dlatego, że nie było ładnych, bo na pewno były, ale byśmy może skoncentrowali na meczu i niestety nie mogliśmy podziwiać kobiet na trybunę. A co znaczy pięść, jak jeden z was serwuje i pokazujecie pięść? No właśnie, pięść znaczy, że zostaje tam, gdzie stoi, nic nie robi, nie przechodzi. A otwarta dłoń znaczy, że przechodzi, a ten serwujący musi wbiec na jego miejsce. Czyli to zmiana z pozycjami. Zmiana pozycjami. Będziecie się gdzieś dzisiaj bawić? Na pewno idziemy na kolację, wszyscy cała drużyna. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma powodu do jakiegoś celebrowania. Jeszcze jeden punkt jest potrzebny, ale mam nadzieję, że jutro będziemy się bawili po zwycięstwie naszej drużyny i na pewno będzie to ku temu okazja. Szczerze mówiąc, zawsze jak byliśmy latem, no to wszystkie te dyskoteki nad morzem były naszym celem. A teraz tak naprawdę zimą ciężko powiedzieć, ale na pewno osoba z takim miejscem, że ma bardzo dużo fajnych miejsc. Wszystko na Monciaku głównie. Dokładnie. I na pewno w niedzielę coś znajdziemy.